Przyszedł czas na naszego kolejnego gościa, na pana doktora Grzegorza Radłowskiego z Radwells Institute. Panie Grzegorzu, zapraszam. Pan Grzegorz przybliży nam temat tworzenia odpowiedniego środowiska do zarządzania wiedzą. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Mam takie na początek pytanie, kto z Państwa uprawia ogródek w swoim domu? Ja od niedawna rozpocząłem taką praktykę. Na zewnątrz, ja również na zewnątrz. Wcześniej uprawiałem wewnątrz, ale od niedawna na zewnątrz. Dzisiaj będzie trochę analogii o tym ogródku, ale też po części o każdym z nas, to znaczy o tych osobach, które taką inspirację w swoim życiu mają od niedawna albo trochę dłużej. Ja zajmuję się głównie w Instytucie nad Zarządzaniem obszarami badawczymi. Jestem doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, również wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego i mniej więcej 90% mojego czasu pracy poświęcam warsztatom, prowadzę szkolenia i doradztwo z zarządzania głównie w obszarach sprzedaży, dystrybucji i w obszarach HR i Learning Development. Otóż taki krótki wstęp dotyczący tej roli, dlaczego jednak ogród i ogrodnik, to dlatego, że zauważyłem pośród sąsiadów, z którymi mam przyjemność w tej chwili sąsiadować, taką praktykę dość częstą, że zazwyczaj jeśli w jednym ogródku zobaczymy jakieś nowe sadzonki na wiosnę, bardzo szybko pojawiają się jakieś nowe również u drugiego sąsiada i za chwilę pojawiają się jakieś znowu inne. W związku z tym dobrze obserwować, w jaki sposób ludzie rzeczywiście i moi akurat sąsiedzi bardzo dobrze dbają o ten swój ogród, ale jak wiemy, w ogrodzie jest przynajmniej kilka kluczowych czynników takich, które to powodują, że ten ogród lub ogródek rzeczywiście obrodzi. Po pierwsze wiemy, że zależy od tego na pewno jakość gleby, jakość oczywiście tego, jak będziemy dbać o tę glebę, o pewne proporcje torfu w tej glebie, jakie mają miejsce, jak również to, jakie będzie nawodnienie, jak będziemy dbać o nawodnienie tego ogródka. Finalnie, no co tam tak naprawdę chcemy posadzić i co jest celem i jakie piękno chcemy sobie, można powiedzieć, uświadczyć z naszą najbliższą rodziną. I moim zdaniem, tak z perspektywy zarządzania wiedzą, tym obszarem zajmuję się mniej więcej tak bardzo czynnie około 10 lat, to mogę powiedzieć, że w obszarach sprzedaży, dystrybucji, operacji, learning and development i human resources, można powiedzieć, że taką kluczową rolą, jednak rola menadżera, czyli tego ogrodnika, który w gruncie rzeczy odpowiada za to, w jaki sposób ten ogród w firmie w poszczególnych obszarach rzeczywiście będzie kwitł i będzie rzeczywiście przynosił te określone owoce. Więc jak sobie spojrzymy na to, co w tej chwili mamy bardzo często do czynienia i z tym, z czego tak naprawdę wiele firm małych, mniejszych, większych, również często osoby prowadzące bardzo małe firmy, mali przedsiębiorcy, głównie poruszają się, można powiedzieć, w takim tutaj trójkącie. Po pierwsze to to, że w jakiś sposób operacjonalizują swoje działania, mają pewną koncepcję na to, jak ten biznes sobie prowadzić. W firmach najczęściej są to odpowiednie działy, w dużych organizacjach, z którymi głównie pracujemy, rzeczywiście są to całe departamenty, jest to czasem kilkadziesiąt osób w jednym departamencie. Po drugiej stronie mamy sprzedaż, czyli w jaki sposób to sprzedać, jak to opakować, jak przygotować de facto ten produkt, ale również ludzi do tego, żeby realnie potrafili z klientami rozmawiać, z potencjalnymi klientami również rozmawiać po to, żeby transakcje dochodziły do skutku. No i finalnie mamy taki obszar, który jest bardziej w tej chwili popularny jeszcze na Zachodzie, do nas pomału ta fala dochodzi dzięki w ogóle obszarowi zarządzaniu wiedzą, to jest learning and development. Często te działy lub departamenty w dużych organizacjach mieszczą się w obszarach pod HR-em, w pionie HR, czyli w human resources, albo są kompletnie oddzielnymi komórkami, które działają niezależnie. Tam również jest czasem dodawany taki obszar, który nazywamy R&D.
czyli Resource and Development. No i jak widzimy tutaj na tym wykresie, ten transfer pomiędzy najczęściej zaczyna się od takich prostych informacji, od takich prostych, można powiedzieć, spostrzeżeń czasem, szczególnie menadżerów, którzy rozmawiają z pracownikami i starają się w jakiś sposób udoskonalać albo produkt, albo starają się wymyślić jakiś produkt, starają się zdywersyfikować to myślenie o produkcie w taki sposób, żeby tych pracowników jakoś zaangażować. Dopiero później mamy ten taki proces, w którym rzeczywiście zachodzi jakaś kodyfikacja, jest jakiś pomysł i rzeczywiście po tym pomyśle następuje coś takiego, co nazywamy ogólnie praktyczną wiedzą, która jest realnie możliwa do zastosowania w obszarach sprzedaży. Ja w latach 2008-2012 prowadziłem takie duże badania w firmie ubezpieczeniowej, na rynku ubezpieczeniowym, w którym to szukaliśmy zakresu kompetencji i wiedzy, jaką powinien mieć rzeczywiście agent ubezpieczeniowy, jaką powinien mieć menadżer zespołu sprzedaży, który można powiedzieć, że w rzetelnie, w sposób taki bardzo pragmatyczny, a z drugiej strony w sposób etyczny potrafi doradzać w czymś takim, co nazywamy ubezpieczeniami na życie klientom. Jak się okazało, w tym procesie, w zasadzie w tym trójkącie nie ma wielu elementów, ale są one szalenie ważne, to znaczy one odróżniały tych menadżerów, którzy wzmacniali określone elementy pracy w pracownikach, a tych, którzy jednak tego nie robili i przez to nie osiągali rezultatów. Oczywiście mówimy tutaj o etycznej sprzedaży. I co takiego nam wyszło z tych badań? Okazało się, że jest takich kilkanaście rytuałów, nawyków i rutyn, które w zasadzie stosowane zwiększają prawdopodobieństwo tego, że rzeczywiście ten menadżer z powodzeniem zarządza tym zespołem i ten zespół rzeczywiście tak naprawdę ma finalne, oczekiwane rezultaty. Dzięki tak naprawdę procesowi w organizacji, który zainicjowaliśmy, to był program podnoszenia jakości sprzedaży, zrobiliśmy, głównie pracowaliśmy na kilku matrycach, które pozwoliły nam w zasadzie wysycić i wyciągnąć niejako tę, w cudzysłowie, wiedzę do praktyki, opisać to odpowiednio i w zasadzie skodyfikować, żeby można było tę wiedzę później multiplikować. W zasadzie ta powstała z tego książka i ta książka jest od pierwszego kwartału również w Polsce dostępna, nosi tytuł Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży. Tam właśnie te matryce i te szczegółowe elementy tego case'u opisujemy. To jest około 300 stron, rzeczywiście jest tego dużo, natomiast warto przeczytać to głównie z tego punktu widzenia, że jest tam pokazana praktyka, w jaki sposób było to realizowane. Ale co w takim razie poza tymi rytuałami? No byśmy w ogóle z tym projektem nie wystartowali, gdyby nie trochę na początek takiego metamodelu i spojrzenia trochę z góry. To przede wszystkim, jakie trendy, można powiedzieć, jak się zmieniało zarządzanie wiedzą. Otóż, co było ciekawe, że profesor Bauman powiedział kilka lat temu, jakieś 2-3 lata temu w jednym z wywiadów, że kiedy zaczynał swoją pracę naukową, bardzo martwiło go to i innych profesorów, że tak mało ludzi ma dostęp do wiedzy w ogóle, jest w stanie posługiwać się po prostu wiedzą, aktywnie korzystać z wiedzy. Ale powiedział również to, że nie wiedział, że dożyje takich czasów, w których to tak naprawdę osoby, które selekcjonują wiedzę, i to jest w zasadzie co, z czym mamy problem dzisiaj, to ten problem z selekcją wiedzy, czyli trochę to, co my zrobiliśmy również przy tych badaniach w firmie i później finalnie przełożenie tego na wykorzystanie tego w biznesie, to w jaki sposób selekcjonować wiedzę. I okazuje się, że zwycięzcami na tym rynku, czy rynku pracy, czy często tak zwani menadżerowie skuteczni w firmach, co dzisiaj jest bardzo kluczową kompetencją społeczną, żeby oni byli skuteczni, żeby potrafili ludzi rzeczywiście dobrze integrować w organizacji, żeby oni mogli po prostu osiągać cele, to się okazuje, że ci, którzy selekcjonują wiedzę, potrafią się po niej poruszać i wyjmować tą śmietankę, tę wisienkę finalnie z tortu, okazuje się, że są w cudzysłów tymi zwycięzcami, oczywiście w tym praktycznym pojęciu, czyli osiągają to,
co organizacja postawiła za cel. No i finalnie na końcu okazało się, że rola kompetencji społecznych i kompetencje zawodowe dzisiaj są dość jasno oddzielane. Okazało się, że menadżerowie, proszę Państwa, i to pokazuje nam kilka badań, przynajmniej Bryce'a i Treyera co najmniej, to jest tylko, mówię tutaj o jednym przykładzie, ale takich badań jest kilkanaście na świecie, pokazują, że już dziś ta twarda wiedza albo ta wiedza tak czysto skodyfikowana nie wystarczy, to po prostu wykształcenie. Okazuje się, że bardzo kluczowym elementem są kompetencje zarządcze, ale chodzi tu dokładnie o kompetencje społeczne menedżerów, czyli w jaki sposób oni potrafią ludzi zorganizować wokół siebie, żeby byli produktywni w środowisku pracy i żeby osiągali cele, które często są, jak profesor Obuj mówi, są często komunikowane taką retoryką napiętych celów, tak? W związku z tym one są ciągle rzeczywiście napięte, ciągle wyżej, wyżej i dalej. Co w związku z tym? No, proszę Państwa, jak pamiętacie Państwo taką książkę Petera Druckera, Landmarks of Tomorrow, to jest 57 rok, to jest rzeczywiście ogrom czasu temu, ale on napisał jako jeden z pierwszych rzeczywiście o pracownikach wiedzy i powiedział, że to jest pierwszy czas, który wówczas wtedy w Stanach Zjednoczonych, to jest pierwszy czas, kiedy zaczynamy mówić o kompletnie innym modelu zarządzania, dlatego że ludzie, którzy są na rynku pracy, to są pracownicy wiedzy, to są ci knowledge workers. I tu, co to oznacza? Oznacza to, że oni mają znacznie wyżej rozwinięte kompetencje, często poznawcze, często intelektualne, w związku z tym w inny sposób trzeba nimi zarządzać. I w dniu dzisiejszym ci menadżerowie, czyli ci ogrodnicy często w swoich ogrodach, w firmach, można powiedzieć, że przede wszystkim stoją naprzeciwko takiego wyzwania, które możemy powiedzieć, że nazywa się kapitałem intelektualnym. To znaczy, to już jest zarządzanie, proszę Państwa, potencjałem. To znaczy, to już nie jest tak, że jak było kilkadziesiąt lat temu, że był po prostu pracownik i w zasadzie miał robić pewne rzeczy przez 8 godzin, które nie zawsze koniecznie uwielbiał robić i po prostu wychodził do domu. Tak dzisiaj ten potencjał to jest ten moment, kiedy często w rekrutacji, selekcji, kiedy dopiero spotykamy się z pracownikiem, okazuje się, że my sami jako menadżerowie na przykład nie wiemy do końca, czy ten człowiek się na pewno sprawdzi, ale bazujemy na prawdopodobieństwie tego, że on się może sprawdzić, więc szukamy jakichś wyjątkowych cech, po to przecież organizacje stosują testy psychometryczne nagminnie, które przetwarzają tysiące informacji na temat tych pracowników, ale głównie po to, żeby przyjrzeć się temu, jaki ten człowiek w przyszłości może w zasadzie potencjał i wartość dodaną z tego, w jakim zespole będzie mógł dla tej organizacji przekazać. Co w takim razie, tak jak mówiłem o kompetencjach społecznych i zawodowych, one są gdzieś tutaj jako te filary, ale po drugiej stronie, jeśli patrzymy również na menadżerów, to coraz częściej poszukiwani są ludzie, którzy znacznie bardziej potrafią i efektywniej, i produktywniej zarządzać sami sobą, jak się okazuje. Okazuje się, że to jest większe wyzwanie, w związku z tym zobaczmy, że taki menadżer, który również spotyka na swojej drodze ludzi, którzy też lepiej zarządzają sobą, są sprawniejsi, w tym mają wyższe zdolności manewrowe i transferowe, okazuje się, że to jest znacznie większe wyzwanie. To znaczy trzeba tych ludzi nagle docenić. Tak jak w naszych badaniach wyszło, trzeba stosować wobec nich jakiś zakres pewnych nawyków, rytuałów, które pozwalają tym ludziom uwzględnić ich indywidualne potrzeby. To jest trochę nawiązanie do tego również, o czym, co było pytanie dotyczące wcześniejszej prezentacji, czy podmiot, czy przedmiot. To zdecydowanie jest to podejście, które pokazuje, w jaki sposób ten potencjał ludzie i jak te potrzeby mogą w swojej pracy przede wszystkim wykorzystać. No i po drugiej stronie to jest pytanie o przyszłość, ponieważ jak wiemy, taka książka kilka lat temu dobrych powstała, Koniec świata menadżerów profesora Koźmińskiego. On mówi, że przyszłość w zasadzie menadżer zwierzchnictwo to już jest raczej kierunek odległy. W jakim sensie? On będzie wygaszany, ponieważ będzie stosowany flat management, czyli płaskie zarządzanie. Czyli zobaczmy, że w sytuacji płaskiego zarządzania to będzie raczej koordynacja pracy wolnych najmitów. Czyli ludzi, którzy będą mieli wysoką wiedzę specjalistyczną z danego zakresu, mówimy tutaj o tych knowledge workers, i oni będą się spotykali w projektach, będą wynajmowani jako wolni najmici. Dzięki temu organizacja uzyska bardzo konkretną wartość, jeśli chodzi o to, z jakiego zakresu potrzebuje wiedzy na danym etapie rozwoju.
rozwoju, ponieważ ona nie potrzebuje, przetwarza bardzo dużą ilość informacji i danych, ale wiedzę realną potrzebuje na danym zakresie kompaktowo skierowaną w taki strumień działania organizacji, który rzeczywiście ma szansę przynieść zwrot z inwestycji. Jeśli patrzymy na te struktury, to spłaszczanie w zasadzie będzie następowało i już następuje. Możemy to obserwować, że coraz więcej organizacji robi swego rodzaju eksperymenty. One głównie polegają na tym, że zespoły są zarządzane przez project managerów, czyli zobaczmy, że tam zwierzchnictwo jest tylko pozorne, ponieważ jeśli na przykład mam w kilku krajach, tak jak w dużych organizacjach jest kilka czy kilkanaście krajów, jest menadżer z danego kraju, on nie jest przełożonym danego pracownika, on jest po prostu zależny tylko i wyłącznie w tym projekcie. W związku z tym adresowanie wielu informacji, umiejętność rozmowy z tym człowiekiem, zbudowanie odpowiedniego rytuału wokół tego jest absolutnym kluczem wydajności do tego, co możemy powiedzieć na końcu. Czyli to rzeczywiście, co będzie produktem działalności tego zespołu. Co jeszcze? Aktywny transfer wiedzy znacznie szybciej, zobaczmy, będzie następował po tej żółtej stronie, czyli tutaj można powiedzieć, zaczynamy rozmawiać o tym, co też profesor Schmidt jakiś czas temu mocno komunikował, to, że w zasadzie żyjemy w czasach totalnego HR, czyli z jednej strony my mówimy, że za dużo pracujemy, że jesteśmy jako naród, między innymi Polacy, w czołówce liczby godzin spędzanych w pracy, ale coraz bardziej zaczynamy zwracać uwagę na to, czy ten czas, który tam spędzamy, jest czasem produktywnym. Czyli co jest produktem i efektem mojego czasu pracy, co ja na końcu wyprodukowałem, na końcu tego dnia, bo może jeśli nie wyprodukowałem albo to, co wyprodukowałem, nie za bardzo widzę, że ma sens, to zaczyna to być bardziej adresowane do potencjału tego indywidualnego człowieka. A jak pamiętamy w Landmarks of Tomorrow, Drucker pisał, że ten pracownik wiedzy to nie jest już człowiek, który chce po prostu spędzać czas. On chce spędzać czas produktywnie, dlatego że dla niego samego ta potrzeba edukacji, potrzeba uczenia się w środowisku pracy jest jednym z totalnych kluczów i filarów tego, co może robić. Co w związku z tym po spłaszczaniu? Przede wszystkim zobaczmy na to, w jaki sposób się dzisiaj zmieniają elementy i dostępność wiedzy w firmie przez ten efekt spłaszczania. No zobaczmy, przede wszystkim to są patenty i posiadane i opracowane w jakiś sposób technologie. Również prace badawcze i rozwojowe, działy R&D i działy L&D. Pamiętam mniej więcej 7-10 lat temu, kiedy z konsultantami pracowaliśmy tutaj na rynku w Polsce, ale również w Finlandii. Zauważyliśmy, że rzeczywiście na Zachodzie jest to już znacznie posunięte dalej. W tej chwili zauważyliśmy, że rzeczywiście ten trend już do Polski znacząco przychodzi. W związku z tym działy R&D, działy L&D znacznie bardziej wzmacniają swoje kompetencje. W ogóle w organizacjach jest, w wielu organizacjach, szczególnie dużych, jest zielone światło na to, żeby te fragmenty organizacji były mocno aktywne, czyli mocno się komunikowały z zewnętrznym i wewnętrznym organizacji. Co jeszcze? Informacje o ludziach z zewnątrz i wewnątrz. W związku z tym zobaczmy, że coraz częściej procesy rekrutacji czy selekcji zaczynają być bardzo rozbudowane. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ organizacja, jak definiuje jakiś bardzo konkretny deficyt kompetencyjny, to mówi, my chcemy menadżera albo specjalistę z takiego zakresu, który rzeczywiście po przyjściu do nas odświeży niejako na przykład nasz dział marketingu, albo odświeży nasz dział szkoleń, albo odświeży nasz dział R&D, albo dział sprzedaży. Zobaczmy, że jedną z najwyższych fluktuacji na rynku, nie wiem, czy Państwo to zidentyfikowaliście, ale jest działy sprzedaży, to jest jedna z najwyższych fluktuacji. Z prostej przyczyny, dlatego że tam transfer tego wszystkiego, co się dzieje i ta retoryka napiętych celów, no powoduje, że ludzie nie osiągając swoich celów, nie mając wystarczających zdolności manewrowych i transferowych, no po prostu organizacji się to nie opłaca i organizacja inwestuje w nowych ludzi. Natomiast z drugiej strony też znamy organizacje z naszych badań, naszego instytutu, które zauważyły to błędne koło, można powiedzieć, dlatego że zobaczyli, że rzeczywiście ta wiedza finalnie o klientach, o tym, jak podchodzić, jak rozmawiać z klientami, jak rozwijać produkt, nagle okazuje się, że ona gdzieś ucieka, umyka. Jeśli mamy fluktuację około 30%, okazuje się, że jest to już za dużo. Dzisiaj obserwujemy te trendy.
niestety, że w obszarach sprzedaży zaczynają one znacząco maleć. Co jeszcze? Rozpoznanie i analizę otoczenia społecznego, czyli przede wszystkim takie ekonomiczne, prawne aspekty, szczególnie kiedy organizacja jest organizacją międzynarodową, to badanie rynku przed wejściem jest jedną z kluczowych elementów i tutaj rola takich pracowników wiedzy jest absolutnie kluczowa, to znaczy oni rzeczywiście często ich rekomendacje w obszarze szczególnie prawnym, pewnej polityki, którą zastaną w danym kraju, jest absolutnie bazowym elementem podejmowania decyzji, czy organizacja tam wchodzi, czy jednak nie wchodzi. Czyli czy będzie następny ogród, czego jednak nie będzie. Również pewne sekrety handlowe, co w obszarach sprzedaży jest absolutnie kluczowe. Okazało się, proszę Państwa, że w naszych badaniach, że jeśli chodzi o sekrety handlowe, to sprzedawcy mają taką, mówimy tutaj głównie o sprzedawcach ubezpieczeń, mają taką podwójną tożsamość. To znaczy, jeśli idą do klienta i zaczynają rozmawiać z klientem, to mówią, jak jestem dumny ze swojej organizacji. Wie pan, jesteśmy ogromną organizacją. Ale kiedy wracają do kuchni firmowej i w kuchni firmowej rozmawiają, to mówią, słuchaj, jestem jednoosobowym biznesmenem, wiesz, prowadzę swoją działalność gospodarczą i zdecydowanie, wiesz, moje imię i nazwisko to moja marka. Tak? Więc to jest ewidentna różnica pomiędzy, jest rzeczywiście taka podwójna tożsamość, to w naszych badaniach również wyszło. No i również know-how, którym przede wszystkim pracownicy firmy dysponują, to jest o tyle kluczowe, że zwróćmy uwagę, że każdy pracownik, taki szczególnie, który jest dość decyzyjnym specjalistą albo menadżerem, buduje swoją bazę tych partnerów, z którymi pracuje dalej, z którymi w firmie dobrze się pracuje, no mniej lub bardziej, ale generalnie z którymi pracuje. W związku z tym to wszystko, kiedy taki pracownik odchodzi, no nie tylko zabiera ten fragment konkretnych danych, co jest już w Polsce jeszcze nie tak bardzo chronione, jak się okazuje, bo niestety to się dzieje, ale rzeczywiście odchodzi z tymi klientami, bo okazuje się, że klient często nie chce do końca pracować akurat z tą firmą, chce raczej pracować z tym konkretnym partnerem jeden do jednego. No i finalnie to jest również przetwarzanie informacji, czyli to, w jaki sposób de facto w firmie jest taka kultura dyskusji i debaty, czyli na ile rzeczywiście na przykład webinaria, czy forum internetowe, czy intranet są aktywnymi narzędziami do tego, żeby się wymieniać informacją, a później w jakiś sposób kodyfikować i robić z tego praktyczne projekty ubrane rzeczywiście w jakiś tok postępowania w czasie dalszym. No i jeśli patrzymy sobie na komunikowanie w ogóle wiedzy w firmie, to również w naszych badaniach wyszły takie te dwa słynne rzeczywiście w zarządzaniu wiedzą elementy. Po pierwsze to, że istnieje oczywiście ta taka formalna wiedza, którą rzeczywiście pracownik dostaje w toku procesu wdrożenia, jako baterię informacji firma komunikuje jako welcome day, że witamy cię na naszym pokładzie, jesteś teraz członkiem naszej organizacji, my od tego i tego od ciebie oczekujemy, ale to i to od nas również dostajesz. A po drugiej stronie jest ten słynny tacit knowledge, tak? Czyli taka wiedza, proszę Państwa, ukryta, która jak się okazuje w obszarach często sprzedaży, i to jest największe wyzwanie, to w jaki sposób stworzyć okoliczności w zespole sprzedaży, żeby ten zespół dzielił się najlepszymi praktykami sprzedaży, gdzie to często interesy są poza i się często wykluczają. Otóż jednym z narzędzi, które jest stosowane do tego, żeby w ten sposób myślenia nieco zmienić i zachęcić przede wszystkim tych pracowników do dzielenia się tymi swoimi najlepszymi praktykami, to jest zdecydowanie tworzenie celów wspólnych, czyli na zespół. I to jest dość powszechna praktyka, która rzeczywiście przynosi z rachunkiem prawdopodobieństwa wyższym niż 70-80% przynosi określone rezultaty. Co jeszcze? Po tej stronie te rzeczy, które dotyczą tej wiedzy formalnej, w zasadzie jest łatwiej zebrać, bo one w zasadzie są ubrane często w pewne procedury postępowania. Natomiast tą ukrytą wiedzę często, gdzieś schowaną po boku, zauważyliśmy, że właśnie wtedy obszary learning and development i R&D w firmach są absolutnymi, kluczowymi partnerami dla nich. Dlaczego? Dlatego, że eksperci knowledge management, nie wiem, czy Państwo również zauważyliście, że coraz częściej się pojawiają ogłoszenia o pracę, szukamy knowledge managera albo szukamy specjalistę do spraw zarządzania wiedzą, okazuje się, że ci ludzie nie mają tak głębokiej wiedzy o treści pracy, którą ci ludzie po drugiej stronie realizują, ale mają jedną dość wysoką kompetencję. Potrafią myśleć matrycami, pewną architekturą informacji, potrafią informacje
informacji nadać taką architekturę, która finalnie ma szansę być wiedzą, która zostanie w organizacji. To jest trochę jak w analogii sportowej. Jeśli zapytamy Cristiano Ronaldo, który genialnie gra w piłkę nożną, jak ty to robisz, że tak szybko wykonujesz te poszczególne zwody, to on mówi, wiesz, nie wiem, ja podnoszę po prostu nogę i tak to wychodzi. Ale jeśli sobie zobaczymy program, w którym jeden do jednego analizujemy każdy jego krok, każdy jego subtelny ruch, to się okazuje, że da się rozłożyć te zwody na czynniki pierwsze. I właśnie tymi ekspertami od tych zwodów chwycania są głównie specjaliści, eksperci knowledge management. I jak patrzymy na takie bazowe podejście do tego, jakie te okoliczności powinny być do zarządzania wiedzą, to przede wszystkim będziemy obserwować na rynku i Państwo szczególnie w tych dużych organizacjach będziecie obserwować tak naprawdę element spłaszczania struktur, czyli będzie ten flat management, to co już zostało kilka lat temu dobrych zapowiedziane, dlatego że w tych płaskich zespołach, w tych zespołach często rotacyjnych zaczyna element wiedzy odgrywać kluczową rolę. To znaczy, jeśli żebyś był w tym zespole, musisz mieć określony poziom kompetencji, tak, i poziom wiedzy. Jeśli go nie masz, to naturalnie ten zespół opuszczasz, no bo po prostu rzeczywiście nie jesteś partnerem biznesowym do rozmowy na ten temat, o którym w danym momencie ta komórka pracuje. Druga rzecz, w poszczególnych częściach organizacji jest taki element, na który dość rzadko w firmach się zwraca uwagę, ale no, też z drugiej strony zauważyliśmy, że gdzieś tam się pojawia ten element na rynku, to, że osoby o wyższej kompetencji, tak zwanej kompetencji ciekawości, jest taki test psychometryczny profesora Rice'a, Stevena Rice'a, który uwypuklił takich 16 motywatorów życiowych i jednym z nich jest ciekawość. I się okazało, że jeśli ludzie mają ciekawość o ponad połowę wyższą, taką statystycznie oczywiście, to się okazuje, że są skłonniejsi do tego, żeby szukać informacji, a za chwilę podzielić się z innymi tą informacją. To jest dość ciekawa rzecz. Czyli nie ma tej kultury trzymania raczej wiedzy, tylko raczej przez naturalną ciekawość ludzie otoczeni w takim środowisku zaczynają się po prostu tym dzielić. Ja bym to ładnie nazwał taką terminologią akademicką, no po prostu bardzo proaktywni studenci, tak to można nazwać. Finalnie strategiczne wskazanie na wiedzę i często kiedy w strategii firmy mamy jakiś element dotyczący, że wiedza jest jednym z naszych głównych filarów, jeśli chodzi o naszą produktywność, jest naszym w zasadzie kołem zamachowym naszego biznesu, to się okazuje, że ludzie są skłonniejsi, tacy o wyższej ciekawości, przyłączać się do takich organizacji, bo mają po prostu wiedzą, że z rachunkiem prawdopodobieństwa tam będą mogli rzeczywiście realizować swoje potrzeby. No i jeszcze jeden taki element, który wskazuje na narzędzia, to rola e-learningu, jak się okazuje, w firmach, w których jest e-learning, jest zdecydowanie taką formą, która raczej służy indywidualnej pracy i w drugim kroku dopytywania o to, co jest dla mnie niejasne, albo jaki element rzeczywiście w organizacji jeszcze chcę poznać dokładniej, natomiast jest dobrym wstępem, ale nie zastępuje, okazuje się, tego słynnego warsztatu na wejściu do firmy, czyli takiego welcome day. I to jest rzeczywiście też różnica, która w naszych badaniach się dość często pokazuje. Finalnie zrównoważone podejście dzisiaj do zarządzania wiedzą, do twardych, do miękkich kompetencji i do de facto takiego podejścia, które możemy nazwać elementem twardej wiedzy, to okazuje się, że organizacje, które tworzą taki balans między jednym a drugim, okazuje się, że są bardziej produktywne. To znaczy rzeczywiście, że menadżerowie o wyższych kompetencjach społecznych naturalnie powodują, że otaczają się ludźmi, którzy są bardziej ciekawsi po prostu, tak? Są bardziej ciekawsi, mają bardziej otwarte horyzonty. Przez to ta pewna interdyscyplinarność, takie zespoły interdyscyplinarne, z różnych obszarów organizacji połączone, okazuje się, że stanowią tą ogromną, ogromną wartość, o czym mówiłem na samym początku mojego wystąpienia. I 5 kroków w skrócie do budowania wiedzy w firmie, to my takie a priori założenie robimy jako zespół, że dopiero przetworzona informacja przez ludzi, a nie goła informacja czy goła dana jest wiedzą. To jest kompletnie na nasze robocze warunki założenie, ale przede wszystkim to punkt pierwszy,
pierwsze skala całej firmy lub poszczególnych komórek lub działów, utworzenie niejako priorytetu z tego, że zarządzanie wiedzą i budowanie takich kompetencji wokół zarządzania wiedzą jest jednym z naszych kluczy. Drugim elementem takim bazowym jest też to, gdzie wiedza, którą chcemy gromadzić, powinniśmy ją rzeczywiście zero-jedynkowo nazwać. Ja pamiętam przy tym projekcie, o którym Państwu wspomniałem kilka lat temu, który realizowaliśmy, bo to rzeczywiście było kilkaset osób w to zaangażowanych, pokazał nam jedną rzecz, że ludzie nawet na początku, jeśli mieliśmy taki rozkład normalny Gaussa, gdzie powiedzmy mniejsza część ludzi była w ogóle zainteresowana tym, żeby uczestniczyć, żeby się dzielić wiedzą, duża część taka pomiędzy, zobaczymy co się wydarzy, może będziemy uczestniczyć, a jak zwykle około 10% ludzi było absolutnie na tak, chcemy koniecznie brać w tym udział, to pokazało nam to, że na koniec projektu, kiedy zobaczyli pierwsze owoce, mniej więcej 70-80% tego zespołu menadżerów była absolutnie zaangażowana, a co było ciekawe, że bardzo chętnie uczestniczyli w tym ich pracownicy. W związku z tym ten efekt, oczywiście była to percepcja nas jako badaczy, ale z drugiej strony, jak się okazało, również strategów i dyrektorów wyższego szczebla również to wspomina, że produktywność tego zespołu wtedy podniosła się około 16%, tak, jeśli chodzi o taką efektywną, produktywną sprzedaż. Proszę Państwa, w sprzedaży dzisiaj 16% na rynku bardzo konkurencyjnym, no to jest rzeczywiście określona wartość, oczywiście w zależności od branży. Trójka to jest zaangażowanie programistów i działu IT, czyli takich twardych parametrów, czego potrzebujemy od IT, w jaki sposób oni będą nam służyć, jak będziemy ich angażować i co mogą dla nas przygotować. Finalnie jest integracja, czyli te dane, które rzeczywiście jako content zostają umieszczone jako treść w środku. Wtedy rzeczywiście mamy już komplet implementacji. No i finalnie oczywiście kto jest odpowiedzialny w organizacji za to, że będzie aktualizował i będzie odświeżał tą wiedzę i przede wszystkim ją promował, czyli ci ambasadorzy, którzy realnie zarażą innych tym zarządzaniem wiedzą wewnętrznie. No i finalnie chcę Państwu pokazać również to, jak na rynku funkcjonują eksperci zarządzania wiedzą. Okazuje się, że firmy, które już sprzyjająco patrzą na takie stanowisko, tak zwany knowledge manager lub ekspert od zarządzania wiedzą, pokazuje bardzo prostą rzecz, że ci pracownicy wiedzy powinni mieć jakieś określone miejsce w organizacji. Najczęściej jest to obszar learning and development albo HR, tak się to zaczyna, czyli mieliśmy taką, pamiętacie Państwo, taki rozwój na naszym rynku, że najpierw byli ci tam trenerzy. Ja pamiętam, kiedy w 2000 roku rozpocząłem pracę jako trener, jak gdzieś pojechałem i ktoś mnie się zapytał, co robisz, ja mówię, jestem trenerem, a oni mówią, a jaki klub trenujesz, tak? Się okazało, że to nie ten kierunek, okazało się, że to trener biznesu, a dzisiaj jest to normalne, że tych trenerów jest. Natomiast ten etap dzisiaj, który się trochę, można powiedzieć, zaczyna, to są ci eksperci knowledge management, czyli ci od zarządzania wiedzą. I co się okazuje, że średnia czasu, jaki spędza pracownik w jednej firmie w tej chwili w Polsce, to jest około 3 lata, mówimy o knowledge workers, tak? Czyli to są około 3 lat mniej więcej, jest taka fluktuacja. Po drugiej stronie 26% mniej więcej procent wiedzy jest przechowywane na papierze, czyli to jak dotychczas ten papier funkcjonuje. Po drugiej stronie mamy 20% wiedzy jest przechowywane elektronicznie, tak mniej więcej te proporcje dość aktywnie się w tej chwili zaczynają zmieniać, ale proszę Państwa, aż 42% wiedzy jest w umysłach pracowników. Oczywiście te dane mamy z 2000, proszę zobaczyć, pierwszego roku w skali globalnej, natomiast jak obserwujemy nasz rynek pracy, to możemy sobie zobaczyć, że na pracuj.pl również możemy takie informacje uzyskać, tak? Jak to wygląda od tej strony. W związku z tym, jeśli to jest około 40% wiedzy w firmach mamy w zasadzie w umysłach pracowników, to ten element knowledge managementu, zarządzania wiedzą w firmie, kiedy jest uwypuklone, jak się okazuje również w naszej badanej firmie, mniej więcej poprawia tę statystykę około 20%. To jest bardzo dużo, to jest rzeczywiście z całej działalności, dlatego że mamy wtedy często szansę z tej wiedzy ukrytej wyciągnąć tę wiedzę na wierzch, w jaki sposób ją skodyfikować i rzeczywiście przekazać dalej tym, którzy będą następni. No i finalnie patrzymy również na to, co nazywamy bankami wiedzy, czyli to, co jest niejako takim wielkim worem w firmie często w tej chwili zaczyna się w dużych organizacjach używać czegoś takiego, słuchajcie, jak wasze banki wiedzy, jak na nich pracujecie, jak się po nich poruszacie, to się okazuje, że pewne wyzwania, które są, to po pierwsze okazuje się, że
kumulowanie dzisiaj wiedzy, a nie informacji i danych, czyli te słowa profesora Baumana się rzeczywiście sprawdzają, ci, którzy selekcjonują wiedzę, realnie są w stanie w organizacji poprawić warunki funkcjonowania tych ludzi, którzy są, czyli w tym ogrodzie rzeczywiście zaczyna nieco bardziej owocować, tak jak oczekujemy. Druga rzecz to zysk wynikający z jej przetwarzania i użycia. Tutaj często firmy, tu też kolega w poprzedniej prezentacji o tym mówił, często decyzje, które pokazują to, czy inwestujemy w coś, czy inwestujemy, są często analizowane pod tym kątem, na ile prawdopodobieństwo zysku z włożenia odpowiedniej ilości pieniędzy w to będziemy rzeczywiście mieli. Co po drugiej stronie, różne części organizacji, czyli w różnych częściach organizacji będziemy mieć różną wiedzę i to się okazuje, że takie dane w tej chwili już zbiera i marketing, osobno sprzedaż i rzeczywiście to przetwarzanie jej na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne jest coraz częstsze, ciągle mamy to komunikowane. Co ciekawe jeszcze, różne możliwości kumulacji i przetwarzania. W związku z tym okazuje się, że jeśli dojdziemy do tego modelu flat management pomału, krok po kroku, to się okaże, że nagle ta wiedza zaczyna w bardzo taki sprawny sposób wędrować po organizacji. Ona zaczyna się w jakiś sposób zazębiać. No i tu mamy przecież takie metody w zarządzaniu jak grupy rotujące chociażby, czyli to, co w tej chwili ostatnio dla takiej organizacji norweskiej pracujemy, gdzie normą zupełnie są grupy rotujące, czyli coś takiego, gdzie menadżerowie się zmieniają, proszę Państwa, co 2 miesiące. To jest niewiarygodne. Jest 10-osobowy zespół i przez jeden kwartał jest jeden menadżer, później przychodzi to do następnej osoby, do następnej i oni mają w dodatku te same uprawnienia. I to pokazuje w zasadzie taki motyw, gdzie motywacja tych ludzi do partycypacji, czynnej partycypacji we wspólnym interesie tego zespołu no jest znacząco większa, możemy powiedzieć. A transfer wiedzy pomiędzy tymi ludźmi, przekazywanie obowiązków chociażby okazuje się taką bardzo praktyką, która w zasadzie załatwia nam tak zwany obszar wdrożenia w firmach. Często mówią o tym, że za dużo osób jest na przykład do wdrożenia. Czyli tak zwany koszt gromadzenia i przetwarzania, czyli na ile nam się to opłaca finalnie w taki sposób organizować ludziom pracę. Oczywiście ten nadzór R&D and L&D jest najczęstszym nadzorem w tym obszarze i najczęściej nam to pokazuje. Natomiast to, co chcę Państwu również pokazać od strony takiej zupełnie już strategicznej, to, że zarządzanie wiedzą na poziomie często strategicznym u menadżerów najczęściej się przejawia w tym, czego jestem absolutnym fanem, że zarządzanie nie polega do końca na zarządzaniu, tylko zarządzanie polega bardziej na pewnej praktyce. Najpierw ucz standardów określonych, jakich chcesz, żeby ludzie pracowali, a następnie zarządzaj w drugim kroku, a nie odwrotnie. Nie zarządzaj, dopiero potem możesz pouczyć. Tak? Oczywiście to jest bardzo subiektywne, natomiast to pokazuje taki proces, do czego to prowadzi, o czym mówi Hersey i Blanchard oczywiście. Zapewne znacie Państwo tych autorów, to, kiedy się pojawia finalnie odpowiedzialność i partnerstwo, kiedy można powiedzieć, jest taka ewolucja z tego, co możemy nazwać zarządzaniem ludźmi w praktyce, to, żeby ten ogród finalnie rzeczywiście obrodził tym, co chcemy. I jako taką swego rodzaju klamrę pokażę Państwu matrycę, którą wykorzystywaliśmy w projekcie budowania zaangażowania i budowania zarządzania wiedzą w procesie wdrożenia bezpośrednio. W tej chwili namiętnie tej matrycy używamy. Ona w zasadzie nam pozwala uporządkować wiedzę, jeśli chodzi o pracowników i pozwala nam zbudować taką kulturę, budować w oparciu o prawdopodobieństwo oczywiście, taką kulturę zaangażowania wokół w ogóle wiedzy. Więc po pierwsze do rekrutacji podchodziliśmy w tym projekcie, który był również wdrażany w taki sposób, że rekrutacja to jest kompletnie osobny proces. To jest raczej komunikowanie rynkowi, kogo potrzebujemy, o jakich kompetencjach ludzi potrzebujemy, z jaką wiedzą, z jakiego zakresu specjalistów, w czym oni się specjalizują, ale również jakie wartości wyznają, takie, które powinny być bliższe organizacji, do której ta osoba aspiruje. Oczywiście też tutaj, tak jak widzimy, są takie pytania, które nam podpowiadają, czyli na przykład co robimy w obszarze employer brandingu oraz co robimy lokalnie w tej sprawie, czyli w jaki sposób komunikujemy, w jaki sposób przetwarzamy te z wewnątrz informacje, które pozwolą ludziom rzeczywiście zgłaszać się tym, którzy najprawdopodobniej będą w naszej organizacji. Po drugiej stronie jest ten element selekcji, czyli taki, który powoduje, że mówimy o
pracownika, którzy w przyszłości będą u nas, z jakiego powodu my wybieramy tych ludzi, ale jakie sobie w zasadzie bazowe kompetencje ustanawiamy, które mówią nam o tym, że rzeczywiście ci ludzie będą na przykład w obszarze zarządzania wiedzą skłonni do tego, żeby się dzielić informacją. Podam bardzo prosty przykład z obszaru właśnie sprzedaży, gdzie w zasadzie zwracaliśmy bardzo uwagę na rekrutację do tego projektu, to był projekt, który się nazywał Salesforce Effectiveness, który mówił o tym, że taki element dotyczący tego, że ktoś będzie skłonny dzielić się swoimi najlepszymi praktykami, że będzie w stanie czynnie, oprócz tego swojego normalnego czasu pracy, poświęcić jeszcze coś ekstra dla tego projektu, to bardzo zwracaliśmy uwagę na to, żeby taki człowiek rzeczywiście lądował w tym projekcie. Jak ktoś mówił o tym, że okej, no ja rzeczywiście mam bardzo dobre wyniki, jestem całkiem niezły, ale nie jestem w stanie trochę poświęcić, albo po prostu no, sam podejmuję decyzję, że nie chcę, to raczej mówiliśmy w porządku, to po prostu nie uczestniczy w tym projekcie, bo chcemy, żeby to była taka platforma wymiany informacji. No i proszę zobaczyć, że tu są takie elementy, na przykład jak skonstruowaliśmy proces selekcji pracowników, po czym poznajemy dobrych kandydatów i kto to jest dla nas dobry kandydat, ale również jak komunikować w procesie selekcji wartości i normy, czy projektu, czy firmy, czy to tak naprawdę jest zgodne z podejściem tego człowieka. No i tutaj zobaczmy na tą dolną część. Tu mamy szkolenie, a później wdrożenie, często znany taki schemat w firmach, który jest dość powtarzalny, który nam pokazuje w zasadzie, jak wyglądał u nas cykl edukacyjno taki szkoleniowy na każdym ze stanowisk, jak ludzi bezpośrednio szkolimy w pracy. Czy jak wygląda taki cykl, to znaczy jak jest skonstruowana ta maszyna, że człowiek, który sobie wchodzi do naszej organizacji, przechodzi przez tą maszynę i można powiedzieć spaceruje, ogląda, co w tej maszynie pracuje. Kiedy z niej wychodzi, to na ile rzeczywiście jest przygotowany do tego, żeby po jednej stronie w obszarze kompetencji zawodowych, najprawdopodobniej jest, bo jest specjalistą z tego zakresu, ale w tym obszarze kompetencji społecznych, czy jest skłonny właśnie do współpracy, skłonny do dzielenia się, skłonny do tego, by być proaktywny w ramach tego, czego oczekujemy. No i ostatni element wdrożeniowy, który najczęściej się różni od tego elementu szkoleniowego, że jest bardziej tym tak zwanym 1:1, tak? Czyli takim elementem, w którym to menadżer już ma za zadanie bardzo dokładnie i inni współpracownicy z innych działów przeprowadzić tego pracownika przez taki proces, w którym rzeczywiście będzie skłonny za chwilę do tworzenia takiej kultury otwartej na zarządzanie i wymianę informacji i wiedzy. No i jak patrzymy na to, jaki element w zasadzie tworzy w tym wszystkim, w tej całej układance, w tym procesie i rekrutacji, selekcji, szkolenia i wdrożenia, jakie dane, jakie informacje my moglibyśmy kodyfikować, to się okazuje, że najpierw trzeba je w ogóle zidentyfikować, co takiego tam jest wyróżniającego, co powoduje, że ludzie rzeczywiście mogą z tego zrobić za chwilę użytek. W obszarze sprzedaży jest to dość proste, bo możemy sobie powiedzieć, no tak, pokażcie nam najlepsze praktyki przede wszystkim tych najlepszych, które w określony sposób działają, no bo wtedy będziemy wiedzieć, w jaki sposób możemy się nauczyć, czyli trochę zmodelujemy to podejście. No ale proszę Państwa, dlaczego tak jak analogia do piłki nożnej, tak, ten słynny Cristiano Ronaldo, dlaczego tych Cristiano Ronaldo nie ma w klubach na przykład 100 czy 200, pomimo że pewien model postępowania wszyscy znają, okazuje się, że jest jeszcze ta jedna mała wisienka, to się okazuje, że to jest talent, ten, który stanowi najmniejszy element często w zarządzaniu wiedzą, czyli to jest ten talent, że w jakiś sposób zaczynamy to wszystko, co inicjujemy, odczuwać w takim elemencie flow, o czym było mówione na poprzedniej prezentacji. Co tu jeszcze? Przede wszystkim stworzenie architektury informacji do tego, co chcemy uzyskać. W procesie rekrutacji my bardzo dużo pracowaliśmy nad tym, żeby w ogóle zbudować taką bazę, w jaki sposób powinny stanowić, jakie elementy powinny być w procesie rekrutacji, jeśli chodzi o ogłoszenia, na ile to powinna być na przykład aktywna rekrutacja. Okazało się, że aktywna rekrutacja była bardzo dobrym elementem, czyli poszukiwanie i obserwowanie ludzi w naturalnych warunkach pracy. Okazało się, że było bardzo dobrym elementem i bardzo chętnie menadżerowie zaczęli to w drugim kroku w zasadzie stosować. Co finalnie kodyfikacja, czyli zebranie tych informacji, zobaczenie, jakie są te najlepsze praktyki, przyjrzenie się temu, jak to się rozkłada
na naszej architekturze wiedzy i w zasadzie co możemy z tego dalej uzyskać, co możemy zrobić. Okazało się również, że takie krótkie filmiki wideo, to tak zwane pigułki wiedzy, o których mówimy, bardzo dobrze się sprawdzają. To znaczy menadżerowie, wiecie Państwo, zbyt zajęci swoimi działaniami, często nie chcieli za bardzo się odnosić ciągle do tego czytania i analizy. To co im ułatwiało, to były krótkie filmy, bardzo takie intensywne i w zasadzie powodowały to, że ta refleksja nad tym, jak to robię, czy na pewno robię to zgodnie z tym rytuałem, który zakładaliśmy, pozwoliło to realnie rzeczywiście zaaplikować w odpowiedni sposób takie umiejętności. Co jeszcze? No oczywiście zasoby ludzkie, technologia i architektura to jest coś, co tutaj musi być kluczowe i bazowe, żeby podjąć decyzję o tym, że w taki określony sposób w tym obszarze u nas w organizacji chcemy, żeby zarządzanie wiedzą było filarem. No i finalnie mamy wdrożenie. Jak stoimy z czasem? Tak sobie patrzę. Okej, okay. To bardzo dobrze się złożyło, bo jako podsumowanie widzicie Państwo, że owocem tego ogrodnika działalności jest takie warzywo, jak widzimy, marchewka, ale przede wszystkim zobaczymy, jakie tutaj mamy elementy w ramach tego, co w tym ogrodzie jest. Po pierwsze, wiedza niestosowana jest bezużyteczna, czyli proszę Państwa, to, co się czasem, z czym mamy czasem do czynienia w organizacjach, to to, że ludzie są nośnikami wiedzy, mają naprawdę często wysokie, dobre kompetencje, a organizacja mówi, no ale my tu nie możemy jakoś spożytkować tego. Najczęściej taki pracownik sam czuje emocje przed tym, żeby, bym powiedział, udać się do drzwi i poszukać jakiegoś innego dobrego pracodawcy. Druga rzecz to stosowana szczególnie w obszarze polityki personalnej, ale tam szczególnie w obszarach sprzedaży czy dystrybucji, gdzie wydajność jest bardzo, bardzo ważna, jest w zasadzie bazą działalności ludzi, no to przede wszystkim wymaga stosowania. To znaczy tam okazuje się, że już dzisiaj w ciągu kilku lat, jak obserwujemy organizacje, w zasadzie dojrzały do tego, żeby te banki wiedzy utworzyć i rzeczywiście czerpać z tego. Są to różnego rodzaju formy, oczywiście i elektroniczne, i papierowe, ale przede wszystkim pokazuje to, że można z tego zrobić realny, praktyczny użytek. Architektura zarządzania przede wszystkim polegająca na tym, że optymalizacja staje się naszą codzienną działalnością. To znaczy, jeśli podchodzimy do też zarządzania wiedzą w obszarze chociażby sprzedaży, to optymalizacja każdego dnia jest jednym z kluczy. Pamiętam, jak jeden z menadżerów w tym projekcie zaproponował sam, to było ciekawe, by w jakiś sposób zmotywować cały zespół, ponieważ jak wiecie Państwo, zazwyczaj w obszarach sprzedaży jest tak, że mamy w zespole tych bardzo dobrych, tych średnich, no i takich, którzy tam trochę w ogonie się ciągną. To okazało się, że on chce bardzo zintegrować ten zespół, żeby oni nawzajem zaczęli się wymieniać informacjami, jakie mają doświadczenia, żeby to nie było indywidualne, żeby razem po prostu siedli, warsztatowo pracowali. W związku z tym wpadł na pomysł, żeby każdego dnia samemu gdzieś tam się zmotywować do tego, żeby znaleźć pewien inny sposób na poszukiwanie klientów. I co było ciekawe, dotarł, pamiętam, do prawie 30 dnia, na 29 się zatrzymał, tak? Tych pomysłów było 29, ale zobaczcie Państwo, że każdego dnia był nowy. W związku z tym to wymagało również od niego tego takiego self-managementu, czyli tego zarządzania sobą, żeby znaleźć, żeby wzbudzić sobie tą ciekawość. Aktualizacja zakresów obowiązków i wag zadań przede wszystkim, czyli w obszarze takiej typowej polityki personalnej jest to jedno z kluczowych elementów. To jest to, co w organizacjach często ucieka w obszarach HR albo w działach, szczególnie w działach HR, gdzie nie aktualizuje się na przykład zakresu obowiązków, zakresu zadań, które mają, a część z tych zadań dotyczy między innymi tego, że się dzielą wiedzą, że budują taką kulturę zaangażowania. No i pracownicy mają poczucie, że coś robią, tak, a nikt tego nie widzi, nie identyfikuje, nie wzmacnia. W zasadzie ciężko wtedy powiedzieć o produktywnej działalności, wzmacnianiu pracowników w firmie. Zabezpieczenie wiedzy, oczywiście wiemy, że też taka identyfikacja zjawisk patologicznych, tutaj etyka jest jednym z tych, można powiedzieć, elementów i te wyższe standardy wewnętrzne pośród menadżerów zaczynają być stosowane. Sam zauważyłem, że na ostatnich kilkudziesięciu szkoleniach element etyki biznesu w zasadzie wypływał naturalnie. Tak? To oznacza, że wysokie standardy wewnętrzne, proszę Państwa, żyjemy w społeczeństwie, w którym zaczyna to mieć znaczenie, a to jest okej, bo to zaczyna być taka norma społeczna i to jest w porządku, jeśli mówią o tym liderzy, czyli menadżerowie. No i finalnie, czyli taka kontrola zarządzania i w zasadzie traktowanie wiedzy jako kapitał, że to jest w zasadzie taki kapitał przetargowy, który nam pozwala
finalnie podejmować trafne decyzje biznesowe, a finalnie no, być na tym rynku firmą konkurencyjną. W takim razie dziękuję Państwu serdecznie. Oczywiście teraz oddaję głos Pani Marcie. Dziękuję. Nie słychać, już słychać. Teraz słychać. Dziękujemy bardzo. Troszeczkę nam się przedłużyło, ale jeżeli mają Państwo jakieś szybkie pytanko, to myślę, że zdążymy zanim... No są nawet dwa. To może pozwoli Pan, że oddam teraz tutaj głos, bo... Ja rozumiem, że Pan wykorzystuje pewien model. Ten model zawiera pewne założenia tak jest. I uproszczenia. Jak Pan definiuje kompetencje, bo kilkakrotnie Pan powiedział kompetencje i wiedzę. Chętnie bym się dowiedział. Jasne. Kompetencje oczywiście definicji jest, myślę, że kilkadziesiąt, jak zdążyłem zrobić przegląd, ale ja definiuję kompetencje jako wiedzę, umiejętności i postawę. Tak? W związku z tym taki tak zwany PUF, ładny model się nazywa właśnie, tak? Kompetencja i wiedza. No jest troszeczkę... Jest może przejęzyczeniem, tak, w trakcie bardziej. Po prostu zwykłym przejęzyczeniem. Tak, ale ten model PUF jest mi bliski zdecydowanie. Może podkreślam to słowo wiedza, dlatego że ono ma nieco taki charakter twardszy, tak, w związku z tym pośród tych umiejętności, które są nieco mniejsze, tak bym powiedział miększe i finalnie tej postawy, także tego zestawu zachowań, które rzeczywiście prezentuję. Dziękuję. Dobrze, może jeszcze jedno szybkie? Ja tak króciutko, generalnie mi się bardzo podobało, ale stosuję system BAT-a. Wszystko mi się podobało, BAT, czyli ale. W związku z tym nawiązuję do case'a, mówiąc po polsku, Ronaldo, tak który jest. Dwa razy był przywołany w tablicy, też bardzo dobrze, bo chciałem wyjaśnić w pewnym sensie, dlaczego taki ten Ronaldo, dlaczego nie ma setki Ronaldo, a jest jeden. I dlaczego rozdetalowany został jego ruch i co. Więc ja w jednym ze swoich artykułów, bo ja się zajmuję powrotem człowieka do człowieka w połączeniu z nieprzypadkowością przypadków, teraz się nazwałem krótko integratorem rozwoju człowieka i napisałem króciutko, że mają naukowcy rozdetalowany mózg z dokładnością do szczegółów, biologicznie, chemicznie, elektrycznie, komórka jest już rozebrana, nawet więcej ma elementów niż wchodzi w jej skład, ale pozostał jeszcze jeden drobny element, dalej nie wiadomo jak to działa. To samo jest z Ronaldo. Jak się rozdetaluje te wszystkie ruchy i się przekłada na innych, wszyscy mają te same ruchy, sekwencje są takie same, ale u innych działa inaczej. Więc z czego to wynika? No z bardzo prostej rzeczy. Wynika, że ja to właśnie wyjaśniam, ponieważ ze studentami sobie robimy, z moimi słuchaczami robimy sobie takie zajęcia, właśnie cały czas interaktywne, gdzie cały czas to jest żywioł. Ponieważ ja tutaj nawiązuję definicję, bardzo mi się podoba, co mój przedmówca powiedział odnośnie wiedzy i kompetencji. Ja wprowadziłem inną definicję już dawno temu, a tam gdzieś krąży, że to, co my przekazujemy, my wszyscy tutaj nauczający, przekazujemy tylko i wyłącznie, dla uproszczenia to zrobię, od razu mówię, informacje. Natomiast wiedza to jest informacja przekazana wszystkim plus doświadczenia zebrane indywidualnie. Dlatego to jest właśnie ten potencjał pracy, który tam było powiedziane, 46% mieści się, dobrze, 42%, przepraszam, tak. Spojrzałem na ekran, 42%, jest. 26% było w papierze, 20% było w tym, 20% było w elektronicznie. Tak. W związku z tym to jest największy kapitał, bo oni wynoszą właśnie ze sobą tą wiedzę, którą nabyli. Tego się nie można pozbywać. Trzeba to chronić, bo to jest największy majątek firmy. Wiedzy oni nie zostawią, oni zawsze zabiorą ze sobą. Zostaje tylko informacja i ślad po nich zostaje w formie informacji i działań. I teraz jeszcze takie spuentowanie na koniec jakby, bo też mówię, dlaczego dzieci są mądrzejsze od rodziców. Bez kompleksów. Dlatego, że rodzice dzieciom czytają bajki, żeby je uśpić, a dzieci słuchają ze zrozumieniem. I stąd tak się szybko rozwijają. Moi studenci czytają bajki. Czyli moi studenci, niezależnie od przedmiotów, które prowadzę w tej chwili, prowadzę 6, mają za zadanie, żeby się nie uczyć. Od razu się dowiadują. Jak to? No bo macie wiedzieć, o co chodzi. Oni cały semestr ćwiczą, o co tu chodzi. Bo jak będziecie wiedzieli, o co chodzi, będziecie się mogli dalej nie uczyć.
nie uczyć się definicji, bo może wymyślicie lepsze. Te definicje już są zleżałe, dawne, dawne, musimy iść z postępem. Dalej jest powiedziane, że w przyszłości mają nie pracować. To, co mówiliśmy o pracy, mają nie pracować. A co to znaczy? Mają realizować swoje zainteresowania hobbystyczne. No tak, ale jeżeli praca jest taka, że w ogóle nie można do niej podejść, jest absolutnie negatywne. Ja mówię, znacie gry komputerowe? No znamy. To sobie wyobraźcie, że macie grę komputerową u siebie w pracy. Przenosimy komputer do reala i na przykład trzeba odstrzelić szefa. Nie, chciałem spuentować, skomentować tylko to, bo mi się bardzo podobało i chciałem tak klamrą spiąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.